No i jestem w Muzeum Wsi Pszczyńskiej, czyli krótko mówiąc, po prostu w skansenie. Nie będę wam opisywał, co tu jest. Podejrzewam, że jakieś koło buńskie albo coś w tym rodzaju. Nie będę opisywał, bo nie wiem. Nie jest wycieczka z przewodnikiem. Tak szedłem po prostu zrobić kilka przewitek. Poza tym czasem się kogoś spotka, ktoś coś podpowie, czegoś i tak się mimo wszystko mogę dowiedzieć. Wszystko będę robił teraz na wyczucie. To nie jest dla mnie nowością. Wszak ładowałem gdzieś, jakaś uroczystość jest, nie wiem, czy komunia, czy co, altanka wyłączona ze zwiedzania. No, mówiłem, że wszystko na wyczucie. Hi, hi, hi. Przynajmniej chłodnie tutaj jest. Ja pierniczę. To jest dzisiaj masakra jakaś z tą pomocą. Magiel, żelazko oczywiście na dłużej. No wszystko, co takim może być. Jakimiś detalami może coś się wyróżnić. Solik. Też jakaś chyba maglubnica. I inne elementy wystroju. Aż się nie chciało wychodzić z tego przyjemnego, chłodnego wnętrza. I ptaszki jeszcze w tle też ładnie dają, że im się chce przy takiej pogodzie. Jakieś zwierzęta słyszałem i niekoniecznie mam na myśli tego psa. Spichlerz dworski podobno. Znowu chwila chłodku. Przyjemność. Taka podłoga. Lepisko. Szyny. Sieczkarnia. Młotkarnia. Tylko jest poprzeczną. Z wiatrownicą. Jest tak, a tu były widzisz tam już prosto. Tu słup odbierający. Co? Idziemy dalej. No za pan radę, bo ty jest. O, jakieś kozy. I ptaszki ładnie śpiewają. O. Jest tu kopacz, nie ma kopacza. Jest kopaczka. Sierpy, kosy, kopaczki i inne narzędzia. Tam chyba coś do siekania paszy dla zwierząt. Może kapusty. Uważać, bo to w tych skansenach to jest to właśnie nisko. Mogę gdzieś głową przydzwonić. Zostawia je wiele, wiele innych rzeczy. Będę wszystkiego pokazywał. Każdy, kto będzie chciał, czy tutaj, czy do jakiegokolwiek innego skansenu, takiego muzeum wiejskiego, może sobie zajrzeć, ale tutaj jest w porządku.